Z uwagi na intensywne opady śniegu, z uwagi na to, iż jezdnie są znacznie oblodzone, zaśnieżone, trzeba zachować szczególną ostrożność podczas kierowania pojazdami. Trzeba zwrócić uwagę na to, iż droga hamowania w takich warunkach atmosferycznych jest znacznie wydłużona, więc trzeba to również wziąć pod uwagę. Jednym słowem, trzeba po prostu dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze. Dzisiejsza pogoda nie ma wpływu na ilość zaopatrzonych pacjentów w ambulatorium chirurgicznym. Trzeba obserwować pogodę, zobaczyć, jak wygląda stan nawierzchni, po której się poruszamy, czy ta nawierzchnia jest oblodzona, czy można się na niej poślizgnąć. No jeżeli chodnik jest posypany, oczywiście można wtedy iść bardziej śmiało. Jeżeli widzimy lód, trzeba zachować większą ostrożność. Jeśli nie ma osób poszkodowanych, rannych w danym zdarzeniu drogowym, jak najbardziej trzeba najpierw zapewnić bezpieczeństwo w miejscu tego zdarzenia drogowego, bezpieczeństwo dla uczestników tego zdarzenia. Tak jak wspominałam, jeśli nie ma osób poszkodowanych, rannych, a zdarzenie wydarzyło się na jezdni, na pasie ruchu, w miarę możliwości zjechać w bezpieczne miejsce. Tak, aby wszyscy czuli się bezpiecznie. No inna jest sytuacja, kiedy są osoby poszkodowane, ranne. Wtedy wiadomo, pojazdy zostają na miejscu tak jak w momencie zdarzenia i czekamy na przyjazd służb ratowniczych. Nie ma tutaj takiej ilości pacjentów, no, która by była większa w związku z zaistniałą pogodą.